Błędy tekstowe są wyświetlane już po podstawowej procedurze POST i są najczęściej związane ze złym funkcjonowaniem urządzeń peryferyjnych, pamięci masowych lub ustawień CMOS. Przed przystąpieniem do pracy pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa. Należy wyrównać potencjał elektryczny zgromadzony na komputerze i osobie dokonującej naprawy. Jeżeli występuje u Ciebie problem związany z sumą kontrolną BIOS-u, to świadczy on o zmianie zawartości samego BIOS-u lub błędnym odczycie jego zawartości. Może on być spowodowany przez oprogramowanie szkodliwe, zwarcie na stykach układu BIOS, uszkodzenie samego modułu pamięci. Uszkodzenie zawartości BIOS spowodowane działalnością złośliwego oprogramowania będzie wymagało przeprogramowania układu BIOS-u, który jest zainstalowany w płycie głównej komputera i jest najczęściej pamięcią EEPROM, co oznacza, że jego przeprogramowanie dokonuje się za pomocą impulsów elektrycznych. Wiesz o tym, że uszkodzenie spowodowane jest zwarciem na stykach BIOS-u jest najczęściej spowodowane znajdującym się tam kurzem? W celu usunięcia błędu wystarczy dokładnie oczyścić styki układu sprężonym powietrzem oraz usunąć ewentualne elementy powodujące zwarcie. Jeśli po usunięciu przyczyn zwarcia dalej pojawia się błąd związany ze złą sumą kontrolną, należy przeprogramować BIOS. W przypadku, gdy nie pomogły powyższe działania, mamy do czynienia z uszkodzonym układem BIOS-u. W takim przypadku trzeba byłoby wymienić układ na nowy z wgranym aktualnym BIOS-em dla danego modelu płyty głównej. Błędy tekstowe są wyświetlane już po podstawowej procedurze POST i są najczęściej związane ze złym funkcjonowaniem urządzeń peryferyjnych, pamięci masowych lub ustawień CMOS. Przed przystąpieniem do pracy pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa. Należy wyrównać potencjał elektryczny zgromadzony na komputerze i osobie dokonującej naprawy. Problem związany z sumą kontrolną BIOS-u świadczy o zmianie zawartości samego BIOS-u lub błędnym odczycie jego zawartości. Natomiast uszkodzenie zawartości BIOS spowodowane działalnością złośliwego oprogramowania będzie wymagało przeprogramowania układu BIOS, który jest zainstalowany w płycie głównej komputera i jest najczęściej pamięcią EEPROM, co oznacza, że jego przeprogramowanie dokonuje się za pomocą impulsów elektrycznych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych wideokastach.